związku z tym, że prawie o nic nie gramy w tej chwili, znaczy nic nam nie grozi, nic w zasadzie nie możemy zyskać, to tak się obrotnie zapytam, czy to Pogoń zdecyduje o tym, kto będzie mistrzem Polski? Ich sehe das ein bisschen anders, wir spielen immer um etwas. No ja widzę to trochę inaczej, zawsze o coś gramy. Erst einmal stehen wir im direkten Wettkampf mit dem jeweiligen Gegner. Wir wollen besser sein. Wir wollen einen Sieg einfahren. Jedes Spiel, das ist unser Ansatz, wollen wir gewinnen. Das funktioniert manchmal, manchmal weniger. Przede wszystkim jesteśmy w bezpośredniej rywalizacji z naszym przeciwnikiem. Chcemy być lepsi, chcemy wygrać, odnieść zwycięstwo i w każdym meczu i czasami się to udaje. Demnach spielen wir auch um Tabellenplatzierung. Oczywiście gramy też o nasze miejsce w tabeli. Wir spielen sicherlich auch Fußball um etwas zu bieten, ein Event zu bieten. Z pewnością gramy też po to, żeby dać show, pokazać fajne widowisko. Um Erfahrung zu sammeln. Żeby zbierać doświadczenie. Und so weiter und so weiter. I tak dalej. Sind drei Spiele, 9 Punkte zu vergeben, drei sehr schwere Spiele und wir werden alles dafür tun und daran setzen, in jedem Spiel dem Gegner möglichst viele Probleme zu bereiten und versuchen auch entsprechend zu punkten. Przed nami jeszcze 3 mecze, 9 punktów, które można zdobyć i zrobimy wszystko, żeby w każdym z tych pojedynków sprawić przeciwnikowi dużo problemów i żeby zdobyć punkty. Die Ausgangssituation, was die Tabelle angeht, ist relativ klar. Die nächsten 2 Spiele spielen wir gegen 2 Teams, die um die Meisterschaft spielen und sie werden alles daran setzen, ebenfalls das Spiel zu gewinnen gegen uns. Sytuacja wyjściowa w tabeli jest w tej chwili jasna, ponieważ będziemy grali kolejne 2 mecze z drużynami, które będą grały o mistrzostwo, więc oni też zrobią wszystko, żeby wyjść jak najlepiej. Ja, wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. A co na koniec, to się okaże. Panie trenerze, czy po 4 meczach, w których bramkarz Bursztyn wpuścił 11 bramek, bierze pan pod uwagę, że on w meczu z Legią odpocznie, zasiądzie na ławce? Saison ist lang und der war ja bisher überwiegend auf der Bank, also er hatte genug Zeit gehabt, sich zu erholen. No, sezon jest długi i do tej pory już miał dużo czasu, żeby odpocząć na ławce. Ich denke, das ist für ihn auch ganz wichtig, Wettkampfpraxis zu bekommen, Erfahrung zu sammeln als junger Torhüter. Myślę, że dla niego to jest też ważne, żeby nabierać tej praktyki podczas rywalizacji, uczestniczyć jako bramkarz. Auch wenn es keine schöne Erfahrung ist, ist es eine Erfahrung und man muss Rückschlüsse aus diesen Spielen ziehen und entsprechend Feedback geben und ja, weiter dranbleiben und in diesem Geschäft hart arbeiten für die Chancen, die man bekommt. I nawet jeżeli to doświadczenie nie jest przyjemne, to jest ono ważne, ponieważ trzeba się z niego uczyć i dalej ciężko pracować na kolejne szanse. Czyli rozumiem, że nie ma trener obaw o jego psychikę, że to może źle wpłynąć, jak gdyby te ostatnie mecze, jeśli kolejny jakaś zdarzy się mecz z kilkoma bramkami. Nein. Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Er ist ein junger Torhüter mit Potenzial. Er ist ein Profi und er arbeitet täglich dafür, dass er irgendwann mal dann auch im Kasten steht. Und zwar nicht bei einem Testspiel oder Trainingsspiel, sondern bei einem richtigen Spiel. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit. No, ja nie do końca rozumiem też pana pytanie, ponieważ jest to młody bramkarz, który ma duży potencjał, który jest zawodowcem, który cały czas mocno pracuje właśnie na to, żeby nie być na ławce rezerwowych, czy żeby nie być, tylko nie uczestniczyć w sparingach, tylko żeby uczestniczyć w prawdziwej rywalizacji. Moje pytanie też wzięło się stąd, że kilka tygodni temu trener powiedział, że piłkarze typu Kozłowski, Turski są zbyt młodzi. Oczywiście jest ta różnica wieku, bo oni mają po 16 lat, Bursztyn ma 19 lat, 19, no ale mimo wszystko jest to młody wiek jak na bramkarza i stąd moje pytanie. Ja, aber man sollte Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. No tak, oczywiście, ale to tutaj po niemiecku mówimy, że nie możemy mylić jabłek z gruszkami. Er ist Torhüter, die anderen sind Feldspieler.
Er ist 20, die anderen sind 16. Jest bramkarzem, jest, ma już swoje doświadczenie, ma 20 lat, inni ci pozostali mają po 16. Drei Jahre oder vier Jahre ist enorm viel. In vier Jahren habe ich eine 5 davor, bin über 50. 3-4 lata to jest ogromna różnica. Ja za 4 lata już przekroczę 50. Also jungen Spielern muss man Zeit geben. Jeder entwickelt sich anders. Musimy dawać młodym zawodnikom czas, ponieważ każdy też rozwija się inaczej. Das ist auch eine Aufgabe von uns Trainern und von den Vereinsverantwortlichen, die jungen Spieler zu fördern, sie entsprechend zu unterstützen. Takie też jest zadanie moje jako trenera naszego klubu po to, żeby wspierać młodych zawodników w ich rozwoju. Ihnen Hilfestellung zu geben und wenn Sie und wenn wir der Meinung sind, dass Sie bereit sind für diese Aufgabe, nämlich in der Extraklasse zu bestehen, dann werden Sie auch Ihre Chance bekommen. No i oczywiście im odpowiednio pomagać. Jeżeli jesteśmy zdania, że faktycznie są gotowi do tego, żeby wejść do ekstraklasy, to wtedy dawać im taką szansę. Ich bin jetzt in meiner ersten Saison und ich denke, wir haben bisher viele Sachen, die wir zu Beginn der Saison vorhatten, auch umgesetzt und viele Sachen sind auch sind gut gelaufen für uns. To jest mój pierwszy sezon i muszę powiedzieć, że udało nam się zrealizować dużo z tego, co zaplanowaliśmy na początku sezonu i dużo, dużo udało nam się już osiągnąć. Jetzt machen wir uns auch, oder schon die ganze Zeit sind wir in diesem Prozess, intensive Gedanken, wie soll die nächste Saison aussehen und die nächsten Saisons, was den Kader angeht, was die jungen Spieler aus der Akademie angeht. W tej chwili znajdujemy się już w procesie planowania kolejnego sezonu i przyszłych sezonów, jak będzie wyglądała nasza kadra, w jaki sposób będą się kształtowali i my będziemy wspierać naszych młodych zawodników. Und demnach müssen wir dann immer von Spiel zu Spiel denken, man muss aber auch strategisch etwas weiter vorausschauen. Und demnach müssen wir Entscheidungen treffen. Was die Torwartposition angeht, haben wir auch klar intern ein paar Sachen abgesprochen und die ziehen wir jetzt auch durch, so wie wir das besprochen haben. I tak naprawdę musimy z jednej strony przygotowywać się z meczu na mecz, ale również patrzeć daleko do przodu, myśleć strategicznie. Jeśli chodzi o pozycję bramkarza, to też prowadziliśmy nasze wewnętrzne rozmowy na ten temat i w tej chwili realizujemy nasz plan. Wir haben entschieden, dass wir die Torhüterposition neu besetzen möchten, dass der Vertrag von Sauska nicht verlängert wird. Zadecydowaliśmy, że musimy na nowo obsadzić pozycję bramkarza, że kontrakt z Załuską nie zostanie przedłużony. Er hatte, das war noch vor meiner Zeit, eine Option in diesem Vertrag, dass sich dieser Vertrag auch automatisch verlängert bei einer gewissen Anzahl von Spielen. Jeszcze przed moim czasem miał on taką opcję w swoim kontrakcie, żeby on się automatycznie przedłużał w momencie, jeżeli będzie odpowiednia liczba meczów. Ja, und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, wann der richtige Moment ist. Und es gab schon Überlegungen vorher, vor den Playoffs mal die Torhüterposition zu wechseln, dass wir einfach auch unsere zweite Garde entsprechend sehen, wie sie reagieren, wie sie sich, sage ich jetzt mal, im Wettkampf entwickeln und entwickelt haben durch das Training und dann die Spiele dazu, um dann ein genaues Bild zu bekommen. I tak naprawdę czekaliśmy na odpowiedni moment. Już przed fazą play-offu tak naprawdę mieliśmy taki zamysł, aby zmienić pozycję bramkarza. Po to też, żeby zobaczyć, w jaki sposób rozwija się nasz narybek, na ile nabrał już umiejętności. Also wir haben schon intensive Gedanken gemacht und wir haben viele Szenarien durchgespielt. Także bardzo dużo nad tym pracowaliśmy. Mieliśmy też wiele różnych scenariuszy. Wären wir jetzt auf Tabellenplatz 1 nach dem 30. Spieltag?
I gdybyśmy byli na pierwszym miejscu w tabeli po 30. kolejce, dann kann ich nicht sagen, wie wir entschieden hätten. Und ob wir, aber das ist nicht der Fall. Und ich denke, es war echt jetzt allerhöchste Zeit und eine gute Gelegenheit, auch ein paar Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und zu zeigen. Natomiast no, wiemy, wówczas nie byłbym w stanie też powiedzieć, jaką byśmy podjęli decyzję, gdyby tak było. Natomiast no, tak nie jest i myślę, że w tej chwili najwyższy czas na to, aby dać innym zawodnikom możliwość pokazania się i sprawdzenia. Wir sind jetzt dabei, diesen Kader entsprechend zu verfeinern, zu optimieren für die nächste Saison. Jesteśmy teraz nad tym, żeby dopracować naszą kadrę, zoptymalizować ją przed następnym sezonem. Ich denke generell unsere Ausgangslage ist viel besser als im letzten Sommer. Sytuacja wyjściowa i tak jest ogólnie biorąc lepsza niż zeszłego lata. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Die Aufgabe an sich ist nicht einfach, entsprechende und passende Spieler für Pogon zu gewinnen. Co, jak uda nam się to zrobić, tego jeszcze nie wiemy. Nie jest to łatwe zadanie, aby znaleźć odpowiednich piłkarzy dla Pogoni. Also ich rede um das gesamte Bild, dass alles passt. Mówię tu takim, o takim ogólnym obrazie, żeby to wszystko, wszystkie elementy do siebie pasowały. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch für die nächste Saison mit den jetzigen Spielern und noch mit ein paar Ergänzungen auch eine sehr gute Mannschaft auf die Beine stellen. Natomiast jestem dobrej myśli, że przy tych zawodnikach, których posiadamy w tej chwili i może kilku jeszcze dodatkowych, będziemy w dobrej formie na następny sezon. Wir haben eine klare Strategie, es geht darum, Schritt für Schritt zu wachsen. Mamy jasną strategię, chcemy się rozwijać krok po kroku. Und entsprechend dann auch sich zu entwickeln. I w ten sposób też rosnąć. Alle schwärmen von Liverpool und Jürgen Klopp. Natomiast jeżeli chodzi o Liverpool i o Jurgena Kloppa, weil sie haben vorhin Äpfel mit Birnen verglichen. Wcześniej Iwan porównywał właśnie jabłka z gruszkami. So, wenn man jetzt Liverpool mit Pogon vergleicht, gucken Sie sich die Zahlen an, gucken Sie sich, wie viel Saison es gedauert hat, gucken Sie sich die Erwartungshaltung an und, gucken Sie sich die entsprechenden Umstände und die Voraussetzungen an. To jeżeli teraz pan by tak spojrzał i porównał właśnie liczby, ile sezonów to trwało, jakie były oczekiwania, jakie były warunki ramowe też i sytuacja wyjściowa. Ja, und dann kann man auch selber ein paar Rückschlüsse ziehen, dass alles verbunden ist mit Zeit und mit Investition. To samemu można wyciągnąć pewne wnioski, że to wszystko jest związane i z czasem, i z inwestycją. Mit viel Arbeit. Z dużą ilością pracy. Viel Leidenschaft. Też do tego trzeba dużego zapału. Ja, und dann noch ein Stückchen Glück braucht man immer. No i jeszcze odrobinę szczęścia, którego zawsze trzeba. Und deswegen kann ich jetzt schon sagen, ich bin sehr zufrieden mit dieser Saison. Dlatego mogę to powiedzieć już w tym momencie, że jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Nach all dem, was wir erlebt haben, wie das begonnen hat. Po tym wszystkim, co przeżyliśmy i po naszym początku. Können sehen, dass wir bisher richtige Entschlüsse gezogen haben, richtige Entscheidungen getroffen haben. Wir sind gewachsen. Wir arbeiten weiterhin an unserem Spielstil. Możemy powiedzieć, że podjęliśmy dobre decyzje, że się wzmacnialiśmy, rozwijaliśmy, pracujemy nad naszym stylem gry. Wir haben eine sympathische Mannschaft. Mamy sympatyczną drużynę. Wir haben viel Potenzial in der Mannschaft. Mamy też w niej dużo potencjału. Wir haben sehr gute junge Spieler, die wir auch jetzt, das ist unsere Aufgabe, in den nächsten Jahren heranführen möchten. Mamy bardzo dobrych młodych graczy, których będziemy coraz bliżej podprowadzać w przyszłych latach. Alles in allem ist es eine sehr komplexe Aufgabe. Tak naprawdę jest to bardzo złożone zadanie. Und ich fokussiere mich genau auf das und nicht auf den einen oder anderen vielleicht, der im Internet irgendwelche Forderungen stellt, sich fragt, warum und wann Pogon mal um die Meisterschaft spielen wird und internationale Plätze und irgendwelche Geschichten, die natürlich jeder auch im Hinterkopf hat und auch das große Ziel muss es auch sein, aber es muss alles strategisch entsprechend so vorausgesetzt, vorausgedacht und die entsprechenden Schritte eingeleitet werden, und die Voraussetzungen geschaffen werden, damit das eventuell mal eintritt.
Tak naprawdę ja właśnie na tym się koncentruję, a nie na tym, co tam niektórzy piszą w internecie i wysuwają żądania i pytania, kiedy Pogoń będzie grała o mistrzostwo, kiedy się pokaże na arenie międzynarodowej, ponieważ wiemy, że każdy z nas tak myśli naprawdę i to jest ten wielki cel, ale aby go osiągnąć, potrzebna jest odpowiednia długofalowa strategia, która jest zaplanowana i również trzeba stworzyć ku temu warunki, aby móc ją zrealizować. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jednym pytaniem chyba pół konferencji zająłem. Vielen Dank für diese sehr umfassende Aussage. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Konferenz beansprucht. To już ostatnie pytanie z mojej strony. Die letzte Frage nun. Bo wczoraj pojawiła się informacja, że Kacper Kozłowski został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy. Czy on może znaleźć się w kadrze na Metzlebiu? Das kann ich nicht beantworten, aber klar, wir haben ihn angemeldet. Wir haben viele junge Spieler angemeldet, wo wir das Potenzial sehen und die Möglichkeit, eventuell vielleicht auch mal sie spielen zu lassen. Ob das jetzt diese Saison erfolgt oder nächste Saison, das werden wir sehen oder in den nächsten Jahren. Er ist mit Sicherheit das Ausnahmetalent in unserem Verein. Tego nie mogę jeszcze powiedzieć. Zgłosiliśmy go faktycznie, zgłosiliśmy też wielu innych młodych zawodników, którzy mają potencjał i ewentualnie być może będą grali, czy w tym sezonie, czy w kolejnych latach. Z pewnością jest to wyjątkowy talent w naszym klubie. In seinem Jahrgang. I szczególnie jeżeli chodzi o jego rocznik. Weil ein anderes Ausnahmetalent, Walukiewicz, der 19 Jahre ist, den haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen und er wird uns verlassen und es ist ein Aushängeschild für diesen Verein und für die Arbeit auch der Akademie. Bo inny wyjątkowy talent to Walukiewicz, który ma 19 lat. Myślę, że świetnie go przygotowaliśmy, opuści nas i jest to teraz wizytówka nasza i całego klubu. Und ich sage immer wieder intern auch in der Mannschaft, aber auch im Verein, die Spiele in der Extraklasse, das ist nicht die Plattform, um die Spieler zu entwickeln. Das ist die Plattform, wo die Spieler, die entsprechend das Niveau haben, die Möglichkeit bekommen, sich dort zu präsentieren und für den Verein zu spielen. Ja zawsze powtarzam to i naszej drużynie i tutaj również w klubie, że Ekstraklasa nie jest platformą, w której nasi zawodnicy mogą się rozwijać. Oni się mogą zaprezentować, faktycznie pokazać. So dass Kozłowski nicht umsonst angemeldet wurde. Ich traue ihm zu, ein paar Minuten in der Extraklasse zu bestehen. Ob das erfolgt, das weiß ich jetzt noch nicht. Także Kozłowski został zgłoszony do Ekstraklasy. Jak najbardziej widzę u niego możliwość, aby mógł zagrać tych kilka minut, natomiast nie wiem, czy tak się teraz faktycznie stanie. Was unsere Kadersituation zum Spiel am Sonntag angeht, ist das Rico Nunes ausfallen wird. Jeśli chodzi o naszą sytuację kadrową przed niedzielnym meczem, to wiemy, że Rico Nunes nie zagra. Zvonimir Kožul hat heute im Training gefehlt, weil etwas krank oder kränklich ist und wir werden jetzt abwarten und morgen dann entscheiden, ob wir ihn mit nach Warschau nehmen. Nie było też Zvonimira Kožuja, ponieważ trochę chyba jest przeziębiony, nie najlepiej się czuje. Jutro podejmiemy decyzję, czy zabierzemy go ze sobą do Warszawy. Adam Franczak wird voraussichtlich am Sonntag in der zweiten Mannschaft spielen. Adam Franczak prawdopodobnie zagra w niedzielę w drugim zespole. Und vielleicht der eine oder andere Spieler, der nicht im Kader ist. Być może, że też któryś z zawodników, który do tej pory nie był w kadrze. Weil das ist die Plattform, nämlich um Spieler zu entwickeln und den Spielern Minuten zu geben und sie an die erste Mannschaft heranzuführen. Ponieważ to też jest taka platforma po to właśnie, aby rozwijać umiejętności zawodników i dawać im możliwości po to, żeby potem weszli do pierwszego zespołu. So, alle anderen sind einsatzbereit. Wie gesagt, wir haben heute noch nicht entschieden, wer morgen im Flieger sitzen wird. Das werden wir morgen nach dem Training bekannt geben. Wszyscy inni są gotowi, także kto jutro będzie siedział w samolocie, to będzie wiadomo jutro. Ah, ein Personal habe ich noch vergessen. Benedicak hat heute einen Schlag im Training abbekommen und wir werden auch da abwarten, wie die Berichte gegen Ende des Tages kommen. Wir wissen noch nicht, ob er einsatzbereit sein wird.
Zapomniałam jeszcze o jednej osobie, o Benedyczaku, który dzisiaj odniósł dosyć mocne uderzenie podczas treningu, także odczekamy na raport medyczny i będziemy wiedzieli, czy możemy go zabrać. Przed miesiącem pobierałam w Warszawie z Legią i do przerwy było wszystko bardzo dobrze, bo tam nawet prowadziliśmy jeszcze 1-0, natomiast w drugiej połowie się coś posypało i mecz się skończył wynikiem 1-3 porażką. Czy teraz Pogoń zagra podobnie, czy jednak szykuje pan jakiś inny plan na ten niedzielny mecz z Legią w porównaniu do tego poprzedniego? Gleich nur in umgekehrter Reihenfolge. Tak, może w odwrotnej kolejności. Ja, auf jeden Fall, ja. Nein, wir erinnern uns ganz gut an dieses Spiel. Ich glaube, dass wir wirklich eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Ich glaube, wir waren das bessere Team in dieser ersten Halbzeit. Es war ein sehr intensives Spiel. Nie, oczywiście bardzo dobrze pamiętamy jeszcze ten mecz i my byliśmy tym lepszym zespołem. Mieliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę. Ja, und Fehler entscheiden manchmal über den Spielverlauf und wir haben einfachste Fehler produziert. Natomiast błędy decydują często o przebiegu gry. My wygenerowaliśmy najprostsze błędy. Wurden entsprechend dann gleich bestraft und das passiert in der Regel immer, wenn man gegen sehr gute Mannschaften wie Legia Warschau spielt. No i one zostały zaraz ukarane. To zawsze się tak dzieje, jeżeli gra się z najlepszymi zespołami, z takimi jak Legia Warszawa. Ähnlich wie im letzten Spiel gegen Jagiellonia. No, podobnie jak w ostatnim meczu z Jagiellonią. Da wurde auch jeder Fehler oder jeder Konzentrationsfehler, der dann entsprechend oder die Situation, die entsprechend dann nicht gut umgesetzt wurde von unserer Seite aus, wurde bestraft. Und deswegen haben wir auch dieses Spiel verloren. Tam również każde niedociągnięcie z naszej strony, niewystarczająca koncentracja były od razu karane. Also in beiden Spielen haben wir gute Ansätze gezeigt. Und ich hoffe, dass wir auch am Sonntag ähnlich gut spielen werden und ja, mit etwas mehr Cleverness, mit etwas weniger Fehlern. Und natürlich braucht man immer Glück, wenn man gegen Legia spielt, das Spielglück an seiner Seite. Także w obu meczach mieliśmy dobre podejście. Mam nadzieję, że podobnie dobre będzie ono w starciu z Legią. Mam nadzieję, że będziemy tylko mieli więcej sprytu, będziemy popełniać mniej błędów, no i będziemy mieli po swojej stronie szczęście, bo tego nam potrzeba. Sebastian Walukiewicz, on ostatnio nie grał, bo miał tam jakiś drobny uraz. Wiem, że już teraz trenuje z drużyną. Ale przed Pogonią są 3 mecze w 7 dni, natomiast 23 maja rozpoczynają się Mistrzostwa Świata do lat 20, gdzie Walukiewicz jest podstawowym zawodnikiem. Czy trener rozważa możliwość dać trochę odpoczynku Walukiewiczowi, że wystawi go na przykład tylko w jednym meczu? Albo czy ewentualnie trener reprezentacji, Jacek Magiera, prosił trenera Pogoni, zwrócił się z prośbą, żeby nie zagrał na przykład w ostatnim meczu ligowym z Krakowem, żeby mógł wcześniej dołączyć do kadry. Er ist gestern ins Mannschaftstraining eingestiegen und heute auch seine zweite Einheit absolviert. Walukiewicz wczoraj dołączył do naszych treningów, dzisiaj też uczestniczył w treningu. Ich habe gutes Feedback von ihm bekommen, er hat keine Probleme im Moment. Dostałem od niego informację, że czuje się dobrze. Wir werden jetzt das morgige Training abwarten. Będziemy jeszcze czekać do jutrzejszego treningu. Wenn alles gut ist, wird mit uns fahren und sehr wahrscheinlich dann auch von Beginn an spielen. Jeśli wszystko będzie dobrze, to pojedzie z nami i prawdopodobnie zagra od samego początku. Dann schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Die Woche ist sehr intensiv mit diesen 3 schweren Spielen, 2 Auswärtsspiele. Und wir werden sehen. Wir sind gut vorbereitet. Wir werden ihn spielen lassen, weil es auch für ihn wichtig ist, nicht nur für ihn, auch für den Nationaltrainer, weil er jetzt natürlich A, wieder Erfahrung sammeln kann, B, Wettkampfpraxis in den Beinen hat, also entsprechend auch vom Physischen her sich ja, dann besser präsentieren wird für das anstehende Turnier. Sytuacja jest no, w tej chwili taka, że będziemy musieli zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ponieważ tydzień jest bardzo intensywny. 2 mecze wyjazdowe przed nami. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani i z pewnością Walukiewicz będzie grał. Jest to ważne dla niego, jest to ważne również dla trenera reprezentacji, ponieważ będzie on zbierał i doświadczenie i nabywał praktyki właśnie podczas rywalizacji i również fizycznie będzie dobrze przygotowany do rozgrywek. Wir werden aber nichts riskieren.
wenn irgendwas sein sollte, dann werden wir ihn natürlich schonen, weil das ist auch mein Ansatz. Wir müssen uns um jeden Spieler Gedanken machen, vor allem um unsere jungen Spieler. Und deshalb haben wir ihn auch gegen Lech Posen ausgewechselt. Danach ist das Gegentor gefallen. Das hat aber nichts mit ihm zu tun. Es war einfach so. Und wir wollten auch jetzt kein Risiko eingehen in den nächsten, letzten Spielen. Und jetzt ist er bereit. Wir stehen im ständigen Austausch auch mit unserem ersten Team. Und wenn alle das grüne Licht geben, das ist im Moment der Fall, dann werden wir ihn wieder ins Wasser lassen. I tak naprawdę to nie będziemy podejmować żadnego ryzyka. Gdyby miało się coś stać, to będziemy go też chronić. Takie jest też moje podejście w stosunku do zawodników, a przede wszystkim w stosunku do młodych graczy. I tak też było w przypadku meczu z Lechem Poznań, kiedy zaraz po zmianie Walukiewicza padła bramka, chociaż nie była to absolutnie jego wina. Również tutaj nie będziemy podejmowali żadnego ryzyka i faktycznie mamy teraz ze strony lekarzy zielone światło, także będziemy go puszczać na głębokie wody. Wspomniał Pan o trzech zawodnikach, którzy na pewno nie zostaną przedłużone kontrakty do lata. Powiedział Pan też, że właśnie się toczą rozmowy na temat całej kadry zespołu na przyszły sezon. Czy zostały już jakieś podjęte decyzje ostateczne, czy może te trzy mecze, które zostały, są jeszcze ostatnim okazją dla niektórych graczy, żeby potwierdzić swoją przydatność do zespołu? Wir sind im Prozess, wir tauschen uns aus, wir werden diese Saison oder diesen Transferfenster genauso handeln wie im letzten. Das heißt, alles, was wir besprechen, wird intern bleiben und die Ergebnisse werden Sie dann irgendwann präsentiert bekommen. Znajdujemy się w procesie, prowadzimy rozmowy i będziemy zachowywać się podczas obecnego okienka transferowego dokładnie tak samo jak i ostatnio, czyli prowadzimy wewnętrzne rozmowy i w odpowiednim momencie opublikujemy informacje. Jarosław Foyt, bo jego zabrakło w kadrze na mecz z Jagiellonią, choć wydaje mi się, że nie miał żadnej kontuzji. Czy on pojedzie z drużyną do Warszawy? Wer sagt, dass er nicht verletzt war? Kto mówi, że nie był kontuzjowany? Also wir hatten zumindest ich hatte nicht so eine Information. Das ist schon ein kleiner Unterschied, dass Sie diese Information hatten. No, to już jest mała różnica, że nie miał pan tej informacji. Ja. So werden Meinungen gemacht. W ten sposób tworzy się opinie. Er war angeschlagen. Er konnte weder in der zweiten Mannschaft noch in der ersten Mannschaft uns zur Verfügung stehen. Nie był w dobrej formie i nie mógł być ani w pierwszym zespole, ani w drugim zespole. Hat gestern gut trainiert, heute gut trainiert. Und natomiast wird, wczoraj i dzisiaj dobrze się sprawdził na treningu. Er wird aller Voraussicht mit uns nach Warschau reisen. I jest bardzo prawdopodobne, że pojedzie z nami do Warszawy.